Słuchajcie, słuchajcie, hajcie, hajcie, hajcie. Metal pod wpływem ciepła zwiększa swoją objętość, rozciąga się, tak? I teraz robimy takie proste doświadczenie, żeby Wam to pokazać. I zauważyliście na pewno, że na przykład zimą po prostu kable elektryczne, które wiszą na słupach, zimą są bardzo takie po prostu napięte, a latem obwisają, tak? Latem obwisają, jak jest ciepło, a zimą po prostu no, są takie naprężone, można powiedzieć. Dobra, słuchajcie, to po prostu doświadczenie. Bierzecie jakąś monetę, ja zawsze biorę jakąś tam miedzianą monetę, obwijacie tak, słuchajcie, tak, obwijacie, robicie takie kółeczko z tej monety. Takie kółeczko. Takie kółeczko robicie, słuchajcie, jak ta moneta, tak, że może wejść do środka. Później tutaj tak zakręcacie troszeczkę, tak. Tak, żeby moneta po prostu tam pasowała. O, coś takiego. Teraz wyjmujecie tę monetę. I zapalacie świeczkę. Zapalacie świeczkę, później trzymacie tę monetę, tak? Trzymacie tutaj tę monetę, tak mniej więcej, nie wiem, z minutkę, tak powiedzmy, maksymalnie. Ogrzewacie tę monetę. I później spróbujcie ją przepchać przez to kółeczko, słuchajcie. W ten sposób będziecie ją próbowali przepchać przez to kółeczko. To jest doświadczenie na to, że metale pod wpływem, słuchajcie, ciepła, pod wpływem ogrzewania zwiększają swoją objętość. I no, to chcę Wam po prostu tam pokazać, żebyście sami to zobaczyli i zrobili takie malutkie doświadczenie w domu. O kurde, przypaliłem. Dobra, powinno w sumie wystarczyć. Zobaczcie, nie da się, tak? Siłą, gdybym zrobił siłą i użył siły, o, to tak, ale bez tego to nie. Jak nie użyjesz siły, to nie da się przepchać tego. No. I to w sumie w zasadzie, słuchajcie, tyle w tym doświadczeniu, tak? Metal pod wpływem ciepła zwiększa swoją objętość. I jeżeli na przykład, o, gdybyście mieli na przykład otworzyć słoik i ciężko byłoby, to na przykład możecie go polać, słuchajcie, gorącą wodą z kranu. Gorącą wodą z kranu i później łatwo można odkręcić taki słoik. No to w zasadzie wszystko, słuchajcie. Do usłyszenia w następnym odcinku.